This conference will now be recorded. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj mamy 21 października. Minęła właśnie godzina 12, więc czas najwyższy na to, żeby nasz webinar przeprowadzić. On będzie trwał około 40 minut, więc do 12:40. Ja nazywam się Marek Rogalski i zawsze te spotkania podziękowe z Państwem prowadzę. Na co dzień tutaj zajmuję się właśnie analizami rynku Forex, konkretnie walut, i o walutach będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, o tym, jakie perspektywy są przed rynkiem, na co warto zwrócić uwagę i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zachęcam Państwa do tego, żeby się pytać o różne sprawy. Od tego jest okienko czata, więc tutaj bądźcie aktywni, jeżeli coś jest niejasne, jeżeli ktoś wymaga albo coś wymaga wyjaśnienia, bądź coś Państwa intryguje, to oczywiście śmiało tutaj piszcie, ja w miarę możliwości będę starał się na Państwa zapytania odpowiadać na bieżąco. A przed przejściem do meritum jeszcze taka plansza, to Państwo teraz na ekranie widzą. Chodzi o to, że to, co będą Państwo za chwilkę słyszeli, widzieli, komentowali, nie jest rekomendacją. I druga sprawa to to, że wiedza, która jest przekazywana w tym momencie, jest wiedzą według stanu bieżącego. To jest akurat może masło maślane, tak to mówię, ale to jest ważne dla tych, którzy oglądają nas na YouTubie, na kanale bossa.pl. To, co teraz przekazujemy, jest według stanu na 21 października pomiędzy godziną 12 a 12:40. To jest szczególnie ważne, jak będę mówił później o Brexicie, tak? Bo tutaj, jak wiemy, te newsy potrafią wpadać nieoczekiwanie nagle później, tak, i trochę nam zmieniać układ sił na wykresie. Więc stąd ta moja uwaga. Ale już przechodzimy sobie do meritum. Meritum to oczywiście będzie pokazanie Państwu. Już tak, pokazanie Państwu czegoś takiego jak to. Oczywiście o tym nie będę teraz tego czytał, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest nasz punkt wyjścia w pewnym sensie, tak? Takie podsumowanie tygodnia, tygodnik FX mogą Państwo ściągnąć sobie w każdy piątek po południu ze strony bossa.fx.pl. Około tak 15 z hakiem, tak? Już on powinien na stronie wisieć. No i to są takie główne jakby elementy, główne myśli, które w danym tygodniu były dla rynku istotne, oraz z próbą gdzieś tam zwrócenia uwagi na to, co może być istotne dalej. Ja dzisiaj pokażę głównie wykresy, bo wiem, że Państwo też tego oczekują, więc nie będę mówił dużo o makro, powiem więcej o technice. No i po kolei, tak, akurat przed nami wykres giełdowy. Ale przejdziemy sobie do koszyka dolara, bo o tym warto mówić. Przede wszystkim dlatego, że doszło do czegoś, do czego nie dochodziło od ponad roku. Tutaj od września 2018 roku mieliśmy taką linię wzrostową trendu. Faktycznie ona była tutaj naruszona poważniej w okolicach czerwca, ale teraz mam wrażenie, że naruszenie też jest tutaj jakoś równie poważne, o ile nie poważniejsze. Po pierwsze, tak, świeca, oczywiście impet duży. Tutaj na RSI 9 widać, że ta linia spadkowa trendu, która tu miała miejsce, które było naruszenie, okazało się nieskuteczne, nawet z tego powodu, że nie doszło do wybicia tutaj tego szczytu. I to był to sygnał, że coś się dzieje nie tak. I później to przyspieszenie w dół, łącznie z złamaniem tej linii spadkowej na RSI 9. Druga rzecz, która jest ważna, to jest MACD. Też właśnie tygodniowy układ. I tutaj właśnie, tu jeszcze nie ma tego złamania, które widzimy chociażby na tym ujęciu. Choć z drugiej strony tutaj jakby trochę inaczej też na tym układzie. Ale okej, po kolei. Jeżeli
dojść do naruszenia tutaj tej linii wzrostowej na MACD, to będzie też poważny sygnał ku temu, żeby postawić tezę, że to, co widzimy teraz, to jest początek jakiegoś większego osłabienia się dolara. Oczywiście patrząc czysto fundamentalnie, tutaj można powiedzieć sobie zawsze kilka ale, dlaczego dolar miał być słaby, a dlaczego nie miał być słaby. To o tym też starałem się dzisiaj Państwu napisać. Natomiast to, co w tym tygodniu może być ważne, to moim zdaniem ważna może być próba powrotu do góry. Czyli w tym tygodniu ma szansę zaistnieć tak zwany ruch powrotny, który z reguły się pojawia, tak, po naruszeniu ważnych punktów. Ten ruch powrotny oczywiście może, tak, było to w tym miejscu, tak, w czerwcu, nie być ruchem powrotnym, tylko ruchem powrotnym generalnie, który zaskutkuje dalszym to jakoś sobie rozwinięciem struktury wzrostowej, albo właśnie ruchem powrotnym, po którym my ponownie będziemy ruszali w dół. O tym, czy będziemy ruszali w dół, czy też nie, tak jak wspomniałem, warto będzie obserwować sobie ten układ na MACD. Na razie on nie pokazuje tego, że możemy wejść w jakąś głęboką korektę. Na razie to jest jeszcze takie, powiedzmy sobie, coś pomiędzy ryzykiem głębszej korekty, a ryzykiem czegoś takiego, jak tutaj było, tak? Czyli błędnego naruszenia. Natomiast po kolei, co i dlaczego? Jeżeli Fed wejdzie w głębszy cykl obniżek stóp procentowych, to ten fakt może dolarowi szkodzić, tak? Bo zobaczymy sobie, że inne banki centralne w ostatnich, powiedzmy, w tygodniach aż tak gołębio nie są aktywne, tak? Tak, może to brzmiało dziwnie, ale chodzi mi generalnie o to, że Europejski Bank Centralny dokonał we wrześniu tutaj obniżki stopy depozytowej i przywrócił program skupu aktywów, ale mamy duże podziały na przykład w Europie i rynek zakłada, że kolejne ruchy będą opóźniane. Na antypodach też jakoś i RBA, i RBNZ się nie spieszy. Przy Banku Anglii to głównie się kręcimy wokół Brexitu, więc Bank Anglii na razie czeka. Więc tutaj to, że Fed tak szybko zaczyna robić jakieś ruchy, tak, bo obniżka była we wrześniu, teraz znowu będzie obniżka za 9 dni w końcu października. W międzyczasie program skupu bonów skarbowych za 60 miliardów dolarów, więc coś tu się zaczyna dziać, tak? I niby to oczywiście może pchać dolara w słabość taką większą, ale z drugiej strony, jeżeli Fed miał być bardziej radykalny, to być bardziej radykalny, ale w obawie o to, że na świecie może być jakieś poważne tąpnięcie, poważna recesja. A skoro tak, no to wątpię, czy będzie klimat do tego, żeby kupować te bardziej ryzykowne aktywa, a to też jest między innymi właśnie euro, czy też waluta antypodów, czy inne, tak? Więc tutaj to wszystko jeszcze jest takie, powiedzmy, śliskie, więc ja będę się z Państwem to na razie może skupiał na tym, co się może wydarzyć w ciągu kolejnych dni. Nie wchodził za bardzo w te dalsze, tak powiem, oceny, bo one mogą, mówię, być jeszcze nieco mylne. My musimy jakby domknąć jeszcze parę kwestii. Po pierwsze, musimy domknąć temat rozmów amerykańsko-chińskich i przekonać się, czy na przykład w ogóle jest szansa na to, żeby, tak, to Chińczycy tego by chcieli, żeby Amerykanie wycofali się z podwyżki ceł w grudniu. Tego nie wiemy, tak, czy tak będzie. Druga sprawa, domknąć Brexit, tak, bo który gdzieś tam jest zawieszony, niby jest umowa nowa, ale nie ma ratyfikacji parlamentu, więc to są takie elementy, które gdzieś tam w sobie są już zawieszone, tak, i musimy ich podomykać, żeby wtedy skupić się wyłącznie na tej sferze makro, odrzucając trochę tę politykę, tak, i to tam kto się z kim ewentualnie może porozumieć. Więc z samej tej Chinki jest przestrzeń ku temu, żebyśmy w najbliższych dniach zobaczyli tak zwany ruch powrotny. To zwłaszcza będzie ważne dzisiaj, tak? Bo dzisiaj zobaczymy sobie, że mamy
mamy wybicie na koszyku w dół, ale to wybicie nie postępuje i jak spojrzymy sobie na przykład na wykres H4, to widać, że są jakieś takie próby podejmowania właśnie tego odbicia do góry. Natomiast ważne będzie to, żebyśmy dzisiaj zamknęli się powyżej poziomu dołka z piątku, tak? Bo to jest ten dołek z piątku, to jest na koszyku 82,08. Jeżeli powyżej tego poziomu się zamkniemy, jeżeli to będzie taka świeczka, taki młotek, czyli dolny cień większy, to znaczy dolny knot większy, no w tym momencie mamy szansę właśnie na to, żeby nam się tu jakoś rozbudował ruch powrotny. Co do kalendarza na ten tydzień, to w temacie wydarzeń z USA, to on w porównaniu z tym, co było wcześniej, jest generalnie pusty. Uwagę moją może zwrócić wstępno, czy PMI dla przemysłu. Rzeczywiście PMI są traktowane troszeczkę inaczej niż ISM. ISM ma większe przełożenie. No ale jeżeli ten PMI w październiku na przykład byłby jakiś szczególnie słaby, to myślę, że to też by tutaj te emocje na rynku gdzieś tam większe wzbudził. Dobrze, to teraz tak, teraz ta druga strona z dolarem, tak? Czyli tematy pod hasłem eurodolar. I tutaj też technicznie widać, że doszło do podejścia w stronę ważnego poziomu oporu 1,1175, 1,1185. Wysoko już jesteśmy na RSI 9. To oczywiście tak, świeca, która na razie sugeruje nam, że trochęśmy zaszli za wysoko i jakaś niewielka korekta mogłaby się nam pojawić. Wątek kluczowy dla tematu euro to oczywiście wątek związany z dwoma rzeczami. Po pierwsze z tym, że oczekiwania związane z tym, że Europejski Bank Centralny będzie jakoś szybko politykę monetarną luzową w kolejnych miesiącach zaczynają gasnąć, tak? Rynek dostrzega te podziały w ECB i właśnie to, że to może utrudniać decyzję o obniżaniu stopy depozytowej, czy też o zwiększaniu programu skupu aktywów. Druga sprawa to wątek związany z cłami, które weszły w życie w piątek. Cła oczywiście ze strony Amerykanów na Unię Europejską. Tu chodzi o dawną sprawę Airbus-Boeing i odwet Amerykanów za tą sprawę. Teraz tak, ważne będzie to, czy Unia Europejska zdecyduje się na jakieś kontrdziałanie. Bo takie tam się pojawiały głosy, że należałoby to zrobić. Z drugiej strony i Unia Europejska, i w sumie wszyscy obserwatorzy mają nadzieję, że jakieś tutaj negocjacje, które podobno już nieformalnie są prowadzone, zaskutkują tym, że te cła zostaną wycofane, tak? Więc rynek ma nadzieję, że tego wątku nie będzie, tak? Że on się nie będzie rozwijał w złym kierunku. I stąd właśnie ta zwyżka euro, mimo tego, że ten wątek w zeszłym tygodniu w sumie był jako jeden z ważniejszych w kalendarzu. Oczywiście euro drożało też w kontekście tego, że znikały nam ryzyka związane z bezumownym Brexitem. Czyli rynek się nastawił na to, że ta umowa jest, tak? Bo skoro została tutaj wynegocjowana przez premiera Johnsona z unijnymi negocjatorami, to w tym ta umowa jest. W związku z tym będzie rozwód, ale uporządkowany i to oczywiście będzie miało o wiele mniejsze negatywne skutki niż w przypadku wyjścia bez umów. Więc to też pomagało nam w zwyżce euro. Natomiast w najbliższych dniach, no właśnie, ważne rzeczy to oczywiście, tak, to oczywiście wstępne indeksy PMI. My je poznamy w czwartek. PMI październikowe, zarówno przemysłowe, jak i usługowe. No i w czwartek też poznamy, czyli tak, mamy konkretnie posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego i ostatnią już konferencję z udziałem Mario Draghiego. W zasadzie Mario Draghi już odchodzi, bo już mieliśmy
oficjalną nominację Christine Lagarde i ona przejmie ster 1 listopada, więc za 10 dni. Nie, w sumie 12 dni, tak. 13 dni, tak, 1 listopada. Natomiast no tutaj oczywiście tak, ważne będzie to, co to i jak Mario Draghi jakby przedstawi swoje tutaj opinie o gospodarce na koniec swojej kadencji. Oczywiście może nieco je na przykład podkręcić, tak, że tutaj jego swoje zasługi, że nie źle, ale z drugiej strony też na pewno wezwie przywódców unijnych do tego, żeby zdecydowali się na mocniejsze wsparcie fiskalne, tak, bo mam wrażenie, że tutaj to jest też problem strefy euro, że ta polityka fiskalna jest zbyt restrykcyjna i to powoduje, że cały ciężar walki z powolnieniem gospodarczym jest zrzucany na Europejski Bank Centralny. W piątek jeszcze mamy indeks IFO, czyli indeks z Niemiec. Ale oczywiście kluczowe są te PMI, tak? Jeżeli te PMI by wyglądały nieźle, to będzie nadzieja na to, żeby euro jeszcze wydłużyło dragowanie. Jeżeli PMI wypadną słabo, to może być kluczowy tutaj jakby ciężar, który zaważy, tak? Na razie technika pokazuje mi, że jakaś płytka korekta może się pojawić, albo taka, albo głębsza, czyli do 11,20, ale być może jakby to jeszcze nie jest koniec, tak? I być może, ponieważ na przykład na RSI 9 nie widać jeszcze jakiejś dywergencji, więc one dopiero się z reguły pojawiają wtedy, kiedy rynek jest po korekcie wykonujący w górę, który nie jest potwierdzany, tak, przez wskaźnik. Inna sprawa to to, że jak spojrzymy sobie tak bardziej szeroko, to dopiero tutaj, czyli właśnie przy poziomie 1,1230 mamy taką linię, która jak widać się ciągnie od momentu, od maja zeszłego roku. Czyli maj, potem szczyt we wrześniu, w tym roku, w czerwcu, no i właśnie, i teraz ewentualnie w końcu października. Więc na tej parze być może jeszcze to nie jest koniec, ale generalnie, jeżeli chodzi o najbliższe dni, to tutaj to się trochę tutaj waha. Oczywiście ważne będzie też to, jak będą wyglądały rozmowy amerykańsko-chińskie w sprawie nowej umowy handlowej, bo to też ma znaczenie dla euro, tak? Jeżeli nie będzie widać na przykład sygnału tego, żeby Amerykanie zrezygnowali z ceł w grudniu, to być może też nie będzie podpisania umowy, tak? Bo Chińczycy to mówią wyraźnie. Podpiszemy umowę wtedy, kiedy Amerykanie nie podniosą ceł w grudniu. Więc to też jest ważna sprawa. Teraz troszkę o funcie. Tutaj bardzo wyraźna zwyżka, napędzana w zasadzie informacjami o tym, że umowa jest renegocjowana i tutaj w czwartek oczywiście ta umowa już trafiła, że tak powiem, trafiła już publicznie, że ona jest, tak, że wszystko jest umówione, dogadane, natomiast generalnie problem teraz jest w tym, że to, co zostało przyjęte przez polityków unijnych i brytyjskich, czy przez premiera Johnsona i unijnych negocjatorów, musi być zaakceptowane przez brytyjski parlament. No i tu oczywiście jest pewien problem. Theresa May w tym się już przekonała, że czterokrotnie próbowała coś zmienić, się nie udało. Przepraszam bardzo. I efekt tego właśnie był taki, że Theresa May zrezygnowała z stanowiska, Boris Johnson podjął się renegocjacji, one były skuteczne. No i teraz powstaje pytanie, czy parlament przegłosuje tą nową umowę, czy też nie. W sobotę miało być głosowanie, okazało się, że przegłosowano, ale poprawkę, która
mówiła wyraźnie, że przed głosowaniem premier Johnson musi wystąpić do Unii Europejskiej o wydłużenie Brexitu, tak żebyśmy mieli zabezpieczenie na wypadek bezumownego rozwodu. Premier Johnson to zrobił, ale na swój sposób. Czyli wysłał jeden list, wniosek in blanco i drugi wniosek, że on prosi o to, żeby Unia nie przedłużała. Więc tak trochę nie jest do końca jasno, tak, jak to wszystko do Rosji podejść prawnie. I też nie do końca wiemy, czy umowa będzie głosowana w parlamencie dzisiaj bądź jutro, bo premier chciałby, żeby jednak to już teraz przegłosować, bo dalej się opiera za tym, że jesteśmy gotowi na to, żeby wyjść z Unii 31 października. I to, czy dzisiaj będzie głosowane w Izbie Gminy, to umowa, czy też nie, będzie zależało być może od opinii. Od opinii Johna Bercowa, to jest przewodniczący Izby Gmin, i tutaj dzisiaj on po południu o godzinie w pół do piątej, tak, to jest GMT, w pół do piątej polskiego czasu będzie miał swoje wystąpienie i właśnie tu na tej bazie oceni, czy jest możliwe właśnie to, żeby to głosowanie było dzisiaj bądź jutro podjęte. Ja tylko powiem jedną rzecz, że niezależnie od tego, jaki będzie wynik dalszych tutaj rozstrzygnięć wokół Brexitu, i nawet gdybyśmy mieli sytuację, w której umowa jest przegłosowana, tak, czyli jesteśmy już jakby po tym etapie, to po prostu może pojawić się tak zwana realizacja zysków, tak? Czyli ten cały ruch, który tu na funcie był, będzie jakoś korygowany, tak? W jakiej skali zobaczymy. To raczej będę już Państwu pisał pewnie na bieżąco w komentarzach dziennych. Natomiast generalnie moim zdaniem po prostu Brexit sam w sobie nie jest dobry, tak? Czyli jeżeli on nastąpi, to w tym momencie to też nie należy się z tym nadmiernie cieszyć, tak? Bo to nie jest jakiś pozytyw do końca dla funta. Okej, technicznie dzisiaj ważne będzie to, żebyśmy się zamknęli powyżej 1,2988. To jest tutaj taki szczyt właśnie z czwartku. I jeżeli zamkniemy się poniżej, to będzie właśnie ryzyko tego, że tu mamy takie coś jak naruszenie poprzedniego szczytu i powrót, tak? To nie jest dobry sygnał według analizy technicznej. Dobra. Idziemy teraz dalej. Tak mówię, o funcie będziemy mówili na bieżąco, więc tutaj jakby nie chcę wchodzić w szczegóły, bo one się tutaj mocno, mocno zmieniają. Z takich ciekawych rzeczy, które jeszcze warto z Państwem poruszyć, oczywiście dość mocne zachowanie się dolara australijskiego. To jest jeden z beneficjentów tego, że rynek właśnie oczekuje na te rozmowy amerykańsko-chińskie, że tutaj będzie kolejny etap. Na razie Chińczycy wyrażają tylko jakby taką wolę do tego, żeby te rozmowy przyspieszyć, żeby one właśnie obejmowały też te cła grudniowe i w ogóle, żeby te cła znieść, czyli też jakby, że ta umowa, która będzie negocjowana, żeby ona też zakładała właśnie jakby takie, nazwijmy to, rozbrojenie, tak, z tych ceł, tak, czyli też cofnięcie tych ceł nałożonych wcześniej. Więc na tym tle właśnie AUD jest to jeden z beneficjentów. Spójrzmy na wykres, dość to dobrze wygląda na tygodniówce. To oczywiście jest pochodna tego, co widzimy na juanie. Proszę bardzo, dolar do juana, też bardzo ładny wykres. Tutaj było ryzyko tego, że nam się zaneguje formacja. Na razie chyba tego nie widać, bośmy powrócili znowu 7,07. Oczywiście mowa o formacji, którą tu można w jakimś sensie narysować, czyli lewe, głowa i prawe, czy formacja głowy i ramion. Linia szyjna formacji przebiegała właśnie w tym momencie przy 7,0850. I tu widać, że rynek
w pewnym sensie schodzi do dołu, czyli jeżeli zobaczymy jakieś kolejne newsy, które by potwierdzały nam to, że jest wola do rozmów, to możemy jeszcze zejść niżej. Chociaż ja tak dzisiaj na Państwa napisałem w komentarzu, że należy być nieco sceptycznym, jeżeli chodzi o powodzenie tych rozmów, bo nie znamy wciąż szczegółów, tak? Więc to wszystko się może jeszcze nam zmienić. Inna sprawa to jest to, że na wskaźnikach jesteśmy już nisko, więc to też jakby tutaj wzbudza troszeczkę mojej ostrożności, tak? Czyli warto nie być może aż takim optymistą, jeżeli chodzi o powodzenie tych rozmów amerykańsko-chińskich. W tym tygodniu mamy jeszcze ważne rzeczy dotyczące walut skandynawskich. W czwartek i też w czwartek, czyli tak, w czwartek rano i w czwartek, macie się tylko pewnie się dobrze mówię o tych czwartkach, ale to powinno być właśnie w czwartek. Posiedzenie Norges Banku i posiedzenie Riksbanku. Jest tak, dobrze. Tego samego dnia, proszę bardzo. Riksbank pierwszy o wpół do 10, Norges Bank drugi, bo o 10 decyzji w sprawie stóp procentowych. W przypadku korony norweskiej, czyli Norges Banku, oczekuje się tego, że Bank Norwegii zapowie wstrzymanie się z dalszymi podwyżkami stóp. Tutaj mieliśmy kilka ruchów w ostatnim roku. I Norges Bank uważa, że to już jest na razie wystarczające. Dwa, że trochę się boi tych ryzyk zewnętrznych, czyli że po prostu, mówiąc wprost, nie przekombinować, tak, z podwyżkami stóp procentowych. Technicznie, patrząc na sam wykres, uwagę zwraca ta sytuacja. Spójrzcie Państwo, mamy nowy szczycik, czyli przebicie szczytu z września, a na wskaźnikach, zwłaszcza na MACD, bardzo ładny układ spadkowy, tak? Nam się szykuje. RSI 9 tak samo. Więc w najbliższych dniach, mimo tego, co Norges Bank ewentualnie może zrobić, wychodzi na to, że korona norweska może się umocnić. Więc pytanie, czy Norges Bank czymś nas nie zaskoczy, tak? Czymś zastrzębi. Co do korony szwedzkiej, tutaj już ten ruch widać. Tutaj ważny będzie komunikat w przypadku Riksbanku, na którego bazie rynek ceni, czy są szanse na podwyżkę stóp, czy też ich nie ma. Moim zdaniem raczej Riksbank będzie coraz bardziej ostrożny, ale sam wykres też pokazuje, że podobnie jak w przypadku Norges Banku, coś tu się zaczyna dziać, tak? Czyli następuje jakieś ciekawe odwrócenie, tak? W pewnym sensie to, że się dobrze zachowują te waluty skandynawskie, też jest odzwierciedleniem oczekiwań związanych, uwaga, z Chinami, czyli z rozmowami amerykańsko-chińskimi. Waluty skandynawskie mają dużą wrażliwość na informacje dotyczące globalnego handlu zagranicznego, tak? Więc tutaj jakieś przesłanki ku temu, że rozmowy USA-Chiny idą do przodu, mogą zawsze tutaj mieć znaczenie. Czyli my technicznie i korona szwedzka, i korona norweska wyglądają na pewno tutaj o wiele lepiej niż wyglądały wcześniej, tak? Czyli tutaj widać jakieś sygnały mogące prowadzić do jakiegoś umocnienia też w tym tygodniu. Na koniec troszeczkę o tym, co się dzieje w naszym regionie, też o tym, co się dzieje w ogóle w Turcji, bo tutaj też myślę, że warto o tym powiedzieć. W Turcji zawieszenie broni w Syrii. Po wizycie Mike'a Pence'a, czyli wiceprezydenta USA, zawieszenie broni na 5 dni, czyli do jutra, do wtorku.
polegające na tym, że Kurdowie mają się wycofać poza tak zwaną strefą bezpieczeństwa. Ona ma mieć 32 kilometry od granicy Syrii z Turcją. Czyli chodzi o to, że jakby rozejm, który by sankcjonował to, co Turcy chcieli osiągnąć, tak? Czyli sankcjonował to taką strefę buforową, do której Turcy chcieliby przesiedlić uchodźców z Syrii, tak? Właśnie kosztem Kurdów. No pytanie, czy to w ogóle ma sens, czy to się uda, nie wiadomo. Więc to ryzyko tego, że rozejm nic nie wniesie, też jest duże, tak? Więc tutaj moja uwaga jest taka, że dzisiaj turecka lira nieco słabnie i właśnie to jest moim zdaniem efekt tego, że rynek się nieco obawia powodzenia tego rozejmu. Natomiast to, co jest tutaj ważne w tej naszym teraz mojej dyskusji, to jest to, że Bank Turcji ostatnio podejmuje dość skuteczne działania, które mają na celu przeciwdziałanie, znaczy niedopuszczenie do nadmiernego osłabienia się tureckiej liry. I tutaj widać, było to też w zeszłym tygodniu, kiedy ta operacja się zaczęła w Syrii. Nie było widać takiego mocnego ruchu, tak, na lirze. Więc tutaj spodobowane interwencje, inne działania, w związku z tym też tym bardziej teraz nie wydaje mi się, żebyśmy mogli wyjść wyżej, tak? Ewentualnie możemy podejść jeszcze raz pod szczyt, który był w zeszłym tygodniu, czyli poziom 5,93, 55, 94, tak? To jest mniej więcej coś, co możemy zobaczyć. I też spójrzcie Państwo na dywergencję. Dolar do liry, dzienne ujęcie. Moją uwagę zwraca właśnie to, że tutaj cofnięcie na RSI 9 na przykład było ostatnio dość głębokie. Czyli widać, że rynek nie ma za bardzo siły. Też spójrzmy tutaj o MACD, Stochastic. Generalnie temat do tego, żeby rozwinąć ponownie jakiś ruch w dół. Tylko przypomnę, że mamy w tym tygodniu w czwartek posiedzenie Banku Turcji, więc ostatnie posiedzenie Banku Turcji było tyle ciekawe, że po nich następował silny ruch aprecjacyjny, więc też tutaj na to wyczulam. Na koniec tak trochę o naszym polskim złotym. Widać, że po koszyku. Doszliśmy gdzie? Doszliśmy, proszę Państwa, tutaj, gdzie przebiegają dwie linie. Linia pozioma, bazująca na dołku z maja zeszłego roku, na poziomie 90 i 39 punkta. I druga linia, też spadkowa, rysowana akurat od września zeszłego roku przez szczyt z stycznia tego roku i tu nam wychodzi właśnie, że one się zbiegają w jednym punkcie przy poziomie 9,40 mniej więcej, 9,35. Więc tutaj rynek może mieć pewien problem, żeby z tym poziom sforsować. Zwłaszcza, że jesteśmy już tutaj trochę po tej fali zwyżek, no 3 tygodnie, tak? 3 razy biała świeca, teraz niby się rysuje czwarta, tak mówię, tutaj może być problem z kontynuacją ruchu, zwłaszcza jeżeli doszłoby do tak zwanego ruchu powrotnego na koszyku BOSSA USD. To, że mówiłem na początku, że dolar jeżeli zyska, to właśnie tutaj na tym złoty by nam nieco stracił. Więc technicznie jesteśmy przy oporze, może być jakieś cofnięcie. Oczywiście to nie jest cofnięcie, które nam tutaj ten trend wywróci do dołu, czyli to nie jest coś w tym stylu. Raczej korekta po prostu poprzedniego ruchu, po której nastąpi jeszcze jedna próba wyjścia do góry. I wtedy ocenimy, tak? Na ile mamy siły, na ile nie mamy siły. No i po kolei euro złoty.
4,28 niecałe. Zeszliśmy bardziej, myślałem, że zejdziemy, bo już tydzień temu pan stosowałem taką linię, że się odbijemy. Teraz widzę, że schodzimy niżej. Jesteśmy tak, na RSI 9 jesteśmy już bardzo nisko, bo to są poziomy poniżej 20, czy chodzi o rejon 20 punktów. I tutaj ostatni raz taki poziom był w tym miejscu. Więc raczej perspektywa schodzenia w dół bez korekty w górę może być trudna, tak? Bo zobaczmy, że jeżeli się odbijamy do góry, to z automatu też idzie do góry RSI, tak? Po czym tutaj powiedzmy sobie spadamy, tak? I wtedy się pojawia jakaś dywergencja ewentualnie, tak? Że tu schodzimy niżej, a tu nie jest, a tu jest troszeczkę wyżej. Więc o to mi chodzi, że po prostu na euro złotym powinno pojawić się teraz coś korekcyjnego do góry. Zasięgi 4,2950, ewentualnie powyżej 4,30, blisko 4,31, ale raczej ten pierwszy, czyli rejon, czy plus minus rejon 4,30, tak? To jest dla euro złotego, dla dolara złotego. Już pokazujemy. Dzisiaj 3,83. Też jesteśmy bardzo, bardzo nisko, tu jeżeli chodzi o wskaźniki, to już powiedział, że skrajne wyprzedanie. Co do tu jakichś potencjalnych zasięgów, to gdybyśmy dołożyli sobie tą linię, tutaj to widzimy, że jeszcze trochę nam brakuje, ale mówię, ja bym raczej się nie trzymał zasięgów, tak? Trzymam się po prostu tego, że jesteśmy już nisko i bardziej bym patrzył na to, co pokazuje mi koszyk BOSSA PLN i co pokazuje mi euro dolar, tak? I generalnie koszyk BOSSA USD. I na tej bazie tutaj możemy sobie też właśnie ocenić, że zbliżamy się do jakiejś korekty do góry. Zasięgowo tu, jak widać, jest większa możliwość, tak? Bo nawet możemy powrócić w okolice 3,89,30, to jest dołek z połowy września i tutaj taki ruch, by tak powiem, nie był jakimś większym problemem, tak? Jeżeli oczywiście byłby pociągnięty wspólnie z tym, co się stanie z dolarem na świecie w ciągu najbliższych paru dni. Dobrze, to na tyle. Mamy 12:38, więc zostało około gdzieś tak 1,5 minuty do końca spotkania. Jeżeli są jakieś pytania od Państwa, to tutaj proszę pisać. Jeżeli nie ma, to myślę, że będziemy sobie pomału kończyli nasze spotkanie. Tak jak wspomniałem, ono było nagrywane, czyli można obejrzeć nasz webinar dosłownie za jakieś pół godziny na kanale bossa.pl na YouTubie. A ja zapraszam Państwa za tydzień 28 października i też zapraszam codziennie do obejrzenia komentarza w Comparik 24 TV i też oczywiście do raportów, które są na stronie codziennie w wersji tekstowej. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.